Cześć, witajcie na moim kanale. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam. Przekonacie się, że czasem jakąś informację możecie dostać potrzebną. Informacje, słuchajcie, jakie staram się zamieszczać, to tylko takie, które gdzieś tam pokrycie mają w praktyce, nie z kosmosu zdjęte, żeby po prostu miało to jakąś podkładkę, a nie puste słowa rzucane na wiatr. Kto może, słuchajcie, wspomóc kanał, będę wdzięczny w zamian za to. Ja priorytetowo traktuję te osoby, jak mają potrzebę, staram się udzielać informacji technicznych. Ci, którzy subskrybują, też. Ci, którzy nie robią nic, no to tak raczej rzadko kiedy odpisuję, czasem coś tam odpiszę. No tak to, słuchajcie, musi się jakoś kręcić, żeby to miało obopólną jakąś tam współpracę, prawda? No ale dobra, słuchajcie, co miałem dzisiaj poruszyć? Miałem poruszyć temat Common Raila. Widzicie tutaj akurat Common Rail w takim układzie, który jest montowany w wielu pojazdach, czy koreańskich, czy jakichkolwiek. Jest, słuchajcie, to system oparty na Boschu. Czy to będzie Siemens, czy to będzie, słuchajcie, Delphi, czy Bosch, to jest to bez znaczenia. Niemniej jednak, słuchajcie, jaka jest rzecz. Bardzo często, gęsto dostawałem jakieś informacje, dlaczego, takie zapytania, dlaczego samochód normalnie jedzie, a czasem zdarzy się sytuacja taka, że na tempomacie zaczyna szarpać. No słuchajcie, zrobiłem sobie parę eksperymentów, musiałem wreszcie dojść, dlaczego taka rzecz się dzieje i skąd się to generalnie bierze. Bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja w systemach Common Raila, niemniej jednak, słuchajcie, udało mi się ten temat rozgryźć. No i z taką informacją się mogę Wam podzielić. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. W każdych dowolnych warunkach, w jakich ten silnik pracuje, zapisuje sobie, słuchajcie, swoją pracę do pamięci silnika, po to, żeby mógł sobie wysterować praktycznie rzecz biorąc wszystko, od zmiennej geometrii na turbinie do, powiedzmy, słuchajcie, wysterowania wtryskiwaczy, czasy, dawki i tak dalej. On musi się po prostu tego uczyć. To nie jest tak, że wtrysk się uczy komputera, tylko pamiętajcie, to komputer uczy się wtrysku, jak ma nim sterować, żeby praca była jak najbardziej cicha i równa na podstawie wykresów, jakie silnik dostaje z czujników. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Często gęsto może się zdarzyć sytuacja taka, że komputerowi zabraknie, słuchajcie, jakiegoś parametru, czy powiedzmy zabraknie jakiegoś odczytu z czujnika, który może być dobry, ale przekracza gdzieś tam parametry, które powinny się mieścić w tolerancji jego, czyli na przykład, słuchajcie, jak się to ma. Żeby silnik, słuchajcie, zaadoptował sobie prawidłowo wtryski, czyli żeby ta praca była uciszona po, powiedzmy, po jego, nie wiem, regeneracji, przyjmijmy, regenerowaliśmy wtryski. No i jest taka rzecz, on, żeby mógł rozpocząć nie regenerację, tylko adaptację tych wtrysków, będzie musiał sobie pojeździć w różnych wariantach, w różnych kwestiach. Różne prędkości, różne obciążenia silnika, różna ładowność pojazdu, która ma wpływ na obciążenie silnika. To wszystko wiąże się ze zmiennymi parametrami wysterowywania wtrysków czy innych rzeczy, bo niestety jedziemy sami, jest to inaczej, jedziemy w piątkę, jest to inaczej, ciągniemy przyczepę jeszcze inaczej, czy powiedzmy jedziemy z górki, czy pod górkę. Komputer musi się tego wszystkiego uczyć, bo on, słuchajcie, nie wie tak naprawdę, czy my zaraz będziemy zjeżdżali z góry, czy my z góry zjeżdżamy. On tylko wie, że my troszkę gazu mniej zdjęliśmy i na podstawie tego wyliczenia on sobie robi kalkulacje i ten logarytm do wysterowania wtrysku stara się wyuczyć dla siebie, żeby sterował tymi wtryskami jak najlepiej. Ale warunkiem, żeby rozpoczął taką procedurę, muszą być spełnione kryteria takie, że musi być, słuchajcie, osiągnięta na przykład, bo nie będziemy wszystkiego przytaczali, bo w różnych silnikach z różnych map to wynika, musi być na przykład podstawowe kryterium spełnione, czyli osiągnięta temperatura silnika. I często, słuchajcie, może być sytuacja tego typu, że na przykład nasz silnik ma, powiedzmy, słuchajcie, uszkodzony czujnik temperatury. Może, słuchajcie, być sytuacja taka, mówię, tutaj nie wypowiadam się jaki, dlatego że tych motorów jest na tyle dużo, że trzeba by było zasięgnąć informacji, czy dany silnik posiada na przykład dwa czujniki temperatury. Jak się to ma? Ma się to tak,
że często może być taka sytuacja, że informacja dla nas na wskaźniku komputamy, powiedzmy, czy komputera pokładowego, czy licznika, jeżeli jest informacja taka o temperaturze silnika, to może być tak, że my tą informację dostajemy, że silnik temperaturę ma, ale czujnik składa się na przykład z dwóch kanałów, bądź czujniki są zamontowane dwa. No i słuchajcie, jeden z nich podaje jakąś taką głupotę, czy powiedzmy podaje temperaturę nieosiągniętą jeszcze. Średnio jest to, słuchajcie, około 80, 82, 4, mówię, w różnych pojazdach jest różna temperatura, przy której rozpoczyna się proces adaptacji. To nie znaczy, że nie jest to robione poniżej tego, ale pierwsza kolejność, od czego silnik zaczyna, on musi się wyuczyć najpierw ciepłego silnika, żeby miał płynne, łagodne spalanie i wtedy on zaczyna sobie, praktycznie rzecz biorąc, powoli dopisywać to. Od tego zaczyna się pierwszy proces jego, czyli pierwsze osiągnięcie temperatury wysokiej. No i słuchajcie, dla niego wysokiej, takiej, przy której już może sobie dopisywać, żeby ktoś nie powiedział, że wysoka temperatura, to znaczy, że musi się gotować. Nie, nie, nie. Natomiast słuchajcie, jest taka informacja, że wtedy, jeżeli ten czujnik, powiedzmy, że jest dwukanałowy, nie podaje informacji do komputera o informacji prawidłowej temperatury silnika, bądź powiedzmy głupieje, na przykład może być sytuacja taka: zapalamy samochód, mamy 20 stopni na dworze, nagle okazuje się, że po przejechaniu, powiedzmy, 50 metrów, on już pokazuje, że mamy 80 stopni, więc on wie, że ten czujnik nie do końca jest rzetelny i z niego może nie korzystać. I wtedy ten proces adaptacji nie następuje i my sobie jeździmy. To nie jest tak, że on, słuchajcie, adaptację musi sobie zrobić, bo inaczej jak nie zrobi, to nie będzie chodził. Nie, on będzie chodził, tylko powiedzmy, słuchajcie, może być taka sytuacja, że któreś tam wtryski będą nie do końca ładnie wyciszone. Dla nas nieczytelny będzie to sygnał, informacja, ale czujnik stukowy będzie wyłapywał tą pracę i wtedy może być taka sytuacja, że on sobie będzie jeździł, pracował, ale w pewnym momencie, słuchajcie, silnik uznaje, że przejeździł już tyle cykli od rozpoczęcia zimnego silnika do zagrzania, że proces dopisywania pracy silnika rozpoczyna, słuchajcie, na tempomacie. Dlaczego, słuchajcie, rozpoczyna na tempomacie? Dlatego, że może się okazać sytuacja taka, że pojeździliście, słuchajcie, w cyklu miejskim, czyli macie zrobiony samochód, nie ruszyliście w trasę, tylko pokręciliście się na miejscu i manewrowaliście gazem przez cały czas. Nie było spokojnej, łagodnej jazdy, żeby on sobie mógł dopisywać te wtryski. Czy powiedzmy było częste gaszenie tego silnika, częste rozruchy, on przerywał sobie tą pracę zapisywania, to w ten czas, słuchajcie, dla niego priorytetem ekonomicznej jazdy, ekologicznej, że tak powiem, dla pracy silnika, sterownik wybiera tryb sterowania przez tempomat. Ja, słuchajcie, zrobiłem sobie doświadczenie takie na silniku dwulitrowym TDCi. Jest, słuchajcie, czujnik temperatury, nie? On szczytuje sobie temperaturę z głowicy. Natomiast, słuchajcie, jest też zamontowany czujnik temperatury paliwa. On jest montowany w pompie. No i tu też, słuchajcie, ciekawostka taka, że te czujniki nie są tylko czujnikami informacyjnymi dla komputera. Bo gdyby się, słuchajcie, zdarzyła taka sytuacja, że pompa zaczęła się Wam gotować, czy powiedzmy ta temperatura uzyskania paliwa na tyle powstała wysoka, że powstaje zagrożenie, że coś może się wydarzyć, to wtedy ten czujnik jest traktowany jako indywidualny czujnik do kontroli pracy silnika. Łącznie z tym, że jeżeli złapie bardzo wysoką temperaturę, może sobie załączyć wentylatory z czujnika, słuchajcie, temperatury paliwa. Jeżeli nie wierzycie, zróbcie sobie eksperyment. Wypnijcie czujnik temperatury wody, czy nawet bez wypinania go, słuchajcie, zagrzejcie do bardzo wysokiej temperatury czujnik paliwa, a przekonacie się, że sterownik odpali Wam najnormalniej w życiu wentylatory, żeby schłodzić, żeby nie doszło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. No i słuchajcie, zrobiłem sobie eksperymencik, wyłączając jeden z tych czujników,
Jeździłem praktycznie rzecz biorąc na informacji, która była dla komputera, że silnik jest zimny. No i słuchajcie, co jest najciekawsze. Potrzebowałem 6 dni pełnych, czyli 6 cykli tak jakby od zimnego do ciepłego silnika. I po 6 dniach samochód, słuchajcie, na tempomacie zaczął szarpać. Czyli proces jego adaptacji został rozpoczęty na podstawie czujnika temperatury paliwa. Także to nie jest tak do końca, że słuchajcie, on sobie na podstawie tego czujnika, którego ma w głowicy, robi tą adaptację. To jest taka sytuacja, że jeżeli my jeździmy nieprawidłowo, dla niego nieprawidłowo, sterujemy gazem wahadłowo przez cały czas, mamy korki i tak dalej, ruszamy, startujemy, gasimy co chwilę, więc wtedy komputer nie może tego wykonać i on uznaje, że wygodniej będzie dla niego zrobić tą adaptację na samym tempomacie i jeżeli, słuchajcie, wszystko jest ok, to najnormalniej w życiu ten tempomat pojedzie sobie, poskacze i on przejdzie jemu. Oczywiście przyjmując, że wszystko jest ok. Także słuchajcie, taka jest sytuacja. Jeżeli zdarzy się Wam, że na tempomacie Wasz silnik będzie poszarpywał, a w normalnych warunkach tego nie robi, to sprawdźcie sobie w blokach pomiarowych, czy wszystkie czujniki prawidłowo Wam działają. Bo tych czujników, słuchajcie, możecie mieć dużo. Możecie mieć czujnik w wodzie zamontowany, możecie mieć zamontowany czujnik w głowicy, dodatkowo może być zamontowany czujnik na wężu paliwowym, może być zamontowany w pompie paliwa. Dlatego mówię, tych czujników temperatury może być kilka i któryś z nich akurat, z którego komputer korzysta, może być czujnikiem głupiejącym. Dlatego warto sobie zrobić zapis takiej pracy silnika od zimnego do ciepłego, jak mamy możliwość oczywiście, żeby jechać i zrobić sobie taki test, to wtedy on sobie to zapisze ładnie, ale jednocześnie Wam powiem, że to szarpanie będzie dla Was informacją, że któryś parametr dla silnika jest nieprawidłowy i on nie może wykonać w normalnych warunkach tego wcześniej, dopiero na tempomacie. Traktuje tempomat później bardziej priorytetowo i przechodzi do jego adaptacji. Także myślę, że słuchajcie, będziecie już wiedzieli, że czujnik którejś temperatury, jeżeli Wam zawiedzie przy normalnym cyklu pracy, może być taka sytuacja, że jeździcie po zrestartowaniu komputera, jest wszystko ok, on sobie tej adaptacji nie wykonał, ale Wy sobie jeździcie dalej i silnik nie klekocze, czyli wtryski nasze nie stukają, nie ma tej pracy stukowej, ale niemniej jednak dla silnika on uznaje według czujnika stukowego, że coś tam gdzieś tam się dzieje. Także myślę, że będziecie mieli po części wyprostowanie. No i słuchajcie co, no nie będę zatruwał Waszego czasu. To takie, słuchajcie, informacyjna rzecz, która się może Wam czasem przydać, bo dostawałem takie pytania, dlatego starałem się odpowiedzieć, co może być powodem tego. A, no i słuchajcie, co wam dodam tylko na koniec. Po przywróceniu czujnika temperatury, który jest po zrestartowaniu komputera, nastąpiło szarpnięcie siłą rzeczy, ale później już niestety przeszło mu. Bez względu na to, czy jeździmy na tempomacie, czy na nietempomacie, to już tego szarpania niestety nie było. No wiadomo, wszystko musi być ok. No także słuchajcie, jeszcze raz, zapraszam do subskrybowania kanału. Kto może wspomagać kanał, zapraszam, będę wdzięczny. Będę się starał jakoś tam pomagać z mojej strony. No jak film się komuś przydał, łapeczka w górę. No i cóż, dzięki, do zobaczenia, cześć, pozdrawiam.